Cześć i witam bardzo serdecznie. Przedstawię wam taki mały tytułek free-to-play, który nazywa się The One Who Pulls Out The Sword Will Be Crowned King. Czyli ten, który wyciągnie miecz, będzie królem. O co w tym chodzi? No generalnie robimy play, możemy zagrać offline, możemy zagrać online. The sword gets longer and heavier each time someone pulls it out. Prove that you are the king of kings by surpassing everyone else. W tym momencie tutaj mamy ostatnich 100 króli. Robimy sobie play i musimy wyciągnąć miecz. No niby proste, nie? O. I sobie wyciągamy powoli. Oczywiście ruchem myszki do góry. Zalecam tutaj złapać sobie właśnie tak jak ja, po samym środku. Bo jest nieco łatwiej. A nie ukrywam, że da się bardzo łatwo, że tak powiem, za przeproszeniem, wysrać, bo jak miniemy sobie tutaj kontury i wlecimy poza miecz, to on po prostu wypada. I od razu też wam mówię, że im większa częstotliwość, znaczy im więcej DPI macie, tym łatwiej będzie się ten miecz wyciągać. Na razie idzie mi całkiem dobrze z tym wyciąganiem tego miecza. Aczkolwiek zobaczymy jak długo i czy uda mi się go wyciągnąć. Oczywiście jak puścicie lewy przycisk myszki, to możecie się liczyć z tym, że ten miecz z powrotem wpadnie do kamienia. Dlatego najlepiej powolutku, na luzie, sobie ten miecz wyciągać. Ale uwierzcie, od tych ruchów tak przetramię na pieprza, że aż szkoda mówić. Im większy głos anielski, chór, trąbki i tak dalej, tym bliżej jest wyciągnięcia tego miecza. Ło, niebezpiecznie teraz było. O, muszę odpocząć, bo normalnie aż mnie na przedramię całe napieprza, mówię wam, serio. Myślałem, że na siłownię, bo ja tam od czasu do czasu, wiecie, w łóżku jest jak jest, ale ta gra to przybija wszystko. O Jezu, moja ręka, mój nadgarstek. Dobra, jedziemy dalej, co? Wiecie, chcemy zostać królem, nie? Jest coraz lepiej. Coraz lepiej. Jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Tak blisko. Tak blisko jak ja. Ciebie jeszcze nikt nie był tak blisko. No Jezus Maria. Muszę odpocząć. O Jezus, ja pierniczę. Mój nadgarstek, moje przedramię, masakra po prostu. Ale ulga dla mojej ręki. Ale nie będę tego robił lewą, bo zaraz mi ten miecz z rąk wyleci. Ale bardzo dobrze, idzie ten miecz w górę. Idzie, idzie. Od Beskidzia. No. Masakra, cała ręka mi się spociła. Ło.
O. Nie ma tragedii. Jest dobrze. Idzie coraz lepiej. Są już trąbki. Jak są już trąbki, to jestem blisko. O Jezu. Ło. Niebezpiecznie. Przez moment się zrobiło. Jesteśmy już na półmetku, ludzie, naprawdę, uwierzcie mi. Już pojawił się snop światła. Już widzę i słyszę anioła dźwięk, anioła głos. O Jezu, ale skurcz mam. A mnie łapa boli. O Jezus Maria. Dobra. Nie ma chwili do stracenia. Królewski tron na nas czeka. Bardzo dobrze, wychodzi bardzo dzielnie z tego kamienia. Tylko coś taki za długi chyba ten miecz jest. Nie wiem, jak on się w tym kamieniu zmieścił małym. O Jezus, masakra. Dobra, jedziemy dalej. Czy zostaniemy królem? Czy zostajemy królem? Dalej. To jest. O! Osiągnięcie zaskoczyło, bo pobiliśmy rekord, tak jakby. A tutaj żołnierze do nas podchodzą i zapraszają nas na królewski orszak. I takim oto sposobem idziemy w stronę miasta, bo staliśmy się królami. A dlaczego? Bo najzwyczajniej na świecie wyciągnęliśmy miecz z kamienia. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Miecz nam z ręki wypadnie. Został sobie na ziemi. Każdy zdziwiony, ale zostaliśmy królem. Każdy tutaj, jak widzicie, oczekuje przybycia nowego króla. I oto my jesteśmy. Ej, czymś w ogóle dostałem. Ktoś tu rzucał czymś we mnie. Witajcie, witajcie. Moi wierni. O! Widzieliście to? Ktoś tam biegł w ogóle. Jakiś Assassin's Creed. Patrzcie. Tutaj nie będzie widać. No faktycznie nie ma nikogo. O, tu jest poprzedni król, który wręcza nam, znaczy pasuje nas na króla. A teraz jego właśnie biorą jego miecz i będzie ścięcie. No, mnie pewnie też już jest, są, mnie już pewnie też chcą ściąć. Dziękuję ci. Witajcie, mieszkańcy tego miasta. Moi mieszkańcy w sumie. A, tu już od razu widzicie, żona czeka. O, mój obraz tam jest. O Jezu. Dzień dobry, żono. Kwadratogłowa. O, już biegniemy do sypialni. Mmm.
A nie, nie idziemy do sypialni jeszcze. A, rzuciliśmy się w tłum. Złapali nas i wynieśli nas za miasto i już króla nie ma. No i to by było na tyle. Nie było to zbyt ciężkie, bo trafiłem akurat w taki moment, w którym pobicie króla i stając jednocześnie nowym królem było na niskim poziomie. Wraz z kolejnymi minutami, godzinami i tak dalej ten poziom strasznie rośnie i jest coraz ciężej. Ten miecz potem można pod sam kosmos, że tak powiem, wyciskać, więc no. Jak traficie się, będzie ok. Jak widzicie, zostałem już zdetronizowany 6 razy. Także spoko, ale jest 100% osiągnięć. Tutaj mamy też ustawienia, w których możemy sobie coś pozmieniać, ale możemy też sobie zrobić rozgrywkę offline i mamy dostosowaną do tych ustawień. Czyli możemy sobie zwiększyć długość miecza do 6 metrów, możemy zwiększyć jego wagę do, nie wiem, 1000, a mamy na 300 domyślnie. Możemy zresetować. To by było na tyle. Z tej strony Geloquero, dziękuję bardzo za uwagę. No i zachęcam do subskrypcji, lajkowania i również do oglądania innych przeze mnie dodanych filmów. Dzięki, do zobaczenia.